Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj pomówimy sobie trochę o czerwonych flagach u instruktora. Jest wielu dobrych trenerów i instruktorów jeździectwa, ale nie możemy się oszukiwać. Podejrzewam, że równie wielu jest tych, którzy potrafią odebrać całkowitą motywację i radość z jeździectwa. Niestety wciąż traktuje się instruktorów jako osoby nieomylne i wszystko wiedzące, mimo że jakaś część z nich jedyną wiedzę i doświadczenie, jakie ma, to te, które zebrała na kursie na instruktora. Dzisiaj przedstawię Wam punkty, które powinny u Was w głowie zapalić czerwoną lampkę, jeżeli chodzi o zachowania instruktora. Nie zawsze istnieje możliwość jego zmiany, ale może warto zwrócić mu uwagę na tę sytuację. Po pierwsze, źle traktuje konie. Stosowanie przemocowych metod treningu, brak empatii, brak szacunku do koni, nauczanie siłowej jazdy czy niezwracanie uwagi na dobrostan koni i nie tylko. Instruktor to osoba, która powinna uczyć nas dobrych wzorców zachowania wobec zwierzaków, a nie uczyć nas traktowania ich jak maszyny do uprawiania jeździectwa. Nie chodzi mi oczywiście o pojedyncze, sporadyczne sytuacje, w których na przykład istnieje zagrożenie, na przykład ucieczką konia, kiedy instruktor złapie mocniej tego wierzchowca za wędzidło, tylko bardziej o regularne, wątpliwe zachowania. Po drugie, nieprzykładanie się do treningów. Chyba każdy z nas chociaż raz słyszał od kogoś o sytuacji, w której instruktor przez całą jazdę nie angażował się w ogóle, siedział na przykład na telefonie, czy zwracał uwagę tylko na pojedyncze osoby z całej grupy. Takie zachowania są niedopuszczalne, w końcu rzetelne prowadzenie jazdy to jest jego praca, za którą mu płacimy. Powinien się jak najlepiej do niej przykładać, a nie traktować ją olewacko. Numer 3. Toksyczne zachowanie wobec jeźdźca. Trener powinien być dla jeźdźca wsparciem, a nie demotywatorem. Kiedy słyszę o jakichś krzykach, dobieraniu zbyt trudnych koni, ciągłym krytykowaniu bez wskazywania tych pozytywnych części treningu jeźdźca, to aż mnie mrozi. Niestety w niektórych stajniach i u niektórych instruktorów takie zachowania są na porządku dziennym. Utarło się takie toksyczne przekonanie, że instruktor ma wymagać i się nie cackać, bo inaczej jeździec się nie nauczy. Osobom, które wyznają takie zasady i instruktorom, którzy stosują takie metody, radzę zapoznać się z podstawami psychologii. No i oczywiście przestać wylewać swoją frustrację na uczniów. Numer 4. Brak elementarnej wiedzy. Wiadomo, instruktor nie musi mieć całej wiedzy jeździeckiej świata w małym paluszku, ale powinien mieć opanowane chociaż solidne podstawy tego, czego aktualnie naucza, by nie przekazywać jeźdźcom błędnych informacji. Od niektórych instruktorów zdarzało mi się słyszeć takie zabobony jak siłowe ciągnięcie pięty w dół, aby po prostu była w dole, czy też zbieranie konia wodzami. A najgorsze jest chyba, kiedy zadamy jakieś pytania, a instruktor zamiast odpowiedzieć nie wiem, wymyśla jakieś swoje dziwne teorie na szybko. Albo po prostu żyje w jakichś przestarzałych, dziwnych przekonaniach. Ja chyba zdecydowanie bardziej wolę umiejętność przyznania się do niewiedzy, niż takie wymyślanie dziwactw i przekazywanie błędnych informacji. Numer 5. Niedoszkalanie się. Nie chodzi mi tu nawet o jeżdżenie na oficjalne szkolenia raz w miesiącu, ale po prostu nie stanie w miejscu z wiedzą. Tak jak mówiłam, niektórzy instruktorzy oprócz zdania egzaminu przez kolejne lata nie robili nic więcej. Nie odbywali żadnych praktyk u lepszych jeździców, nie jeździli na szkolenia, czy nie czytali żadnej literatury. Wiedza jeździecka cały czas się aktualizuje i idzie do przodu, więc dobry instruktor również powinien iść z duchem czasu. Powinno tak być, ponieważ taki instruktor jest w stanie stworzyć jak najlepsze warunki do nauki zarówno dla jeźdźca, jak i dobrobyt dla konia. Jeśli zauważyliście u swojego instruktora takie cechy, może to oznaczać, że nie jest najlepiej przygotowany do swojej pracy, lub po prostu ma gorszy dzień. Jeśli macie taką możliwość, to spróbujcie grzecznie zwrócić mu uwagę lub poszukać kogoś innego. Trwanie przy takim instruktorze zbyt długo spowoduje to, że wzrośnie Was frustracja, będziecie mieli zbyt duże ambicje, a nie będziecie mogli się rozwijać lub wręcz przeciwnie, znienawidzicie jazdę konną. Myślę, że warto nie mieć negatywnych skojarzeń z jeździectwem i wybrać dobrego trenera, więc mam nadzieję, że Wam się to uda albo już jesteście z takim. No i oczywiście mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Ja Was zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!